Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W porównaniu z innymi krajami Europy powietrze w Polsce jest silnie zanieczyszczone. Tak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska. Przedmiotem badań były drobinki pyłu o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra, tak zwane PM2,5. Zdaniem ekspertów WHO są to najbardziej szkodliwe dla człowieka zanieczyszczenia. Mogą przyczyniać się do chorób serca, astmy czy raka płuc. Ze wszystkich krajów Unii największe stężenie tych pyłów w powietrzu ma Bułgaria. Tuż za nią jest Polska. Dalej są Czechy i Słowacja. Jako jedną z głównych przyczyn agencja wskazuje obecność w tych krajach elektrowni węglowych. Najbardziej narażeni na skażenie są mieszkańcy miast. Z raportu wynika także, że skażenie powietrza pyłami PM2,5 jest w Europie przyczyną około 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. W Polsce liczba ta przekracza 48 tysięcy. Rafał Mocjuk, Polskie Radio. Piloci niemieckiej Lufthansy po raz kolejny przedłużają strajk. Będą protestować także w sobotę. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Związek Zawodowy Pilotów poinformował, że sobotni strajk obejmie tylko loty międzykontynentalne. Połączenia na krótkich i średnich trasach mają odbywać się normalnie. Inaczej ma być, kiedy strajkować będą piloci obsługujący krótkie trasy. Strajk w Lufthansie trwa od środy. Z powodu protestu każdego dnia linia odwołuje około 900 połączeń, tracąc około 10 milionów euro dziennie. Mimo odwołania setek lotów, sytuacja na lotniskach w Niemczech jest spokojna. Większość pasażerów została na czas poinformowana o anulowanych połączeniach. Piloci domagają się podwyżek. Jak na razie nie zanosi się na porozumienie między stronami sporu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dramatyczna sytuacja panuje na greckiej wyspie Chios. Przebywa tam ponad 3000 migrantów, a miejsc w lokalnym obozie, gdzie panują tragiczne warunki, jest dla tysiąca. Ponad 100 osób, w tym rodziny z małymi dziećmi, śpią na ziemi w parku, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Zatem Beata Kukiel-Braila. Sytuacja na Chios znacznie pogorszyła się po zamieszkach, do jakich doszło tam w ostatnim czasie. Spłonęło wówczas sporo namiotów, a uchodźcy boją się, że do podobnych epizodów może dojść lada chwila. Miejscowy obóz dla migrantów z jednej strony dochodzi do morza, z drugiej prawie przylega do lokalnych domów. W czasie deszczu robi się tam bagno, a cienkie namioty przemakają. Prawie codziennie mają miejsce zatargi między migrantami różnych narodowości. Syryjskie rodziny obawiają się o swoje dzieci, bo obok nich mieszkają samotni mężczyźni z Afganistanu czy Pakistanu. Mieszkańcy Chios, zmęczeni trwającą od miesięcy sytuacją, domagają się ewakuacji migrantów z wyspy. Grecki minister do spraw migracji Yanis Muzalas twierdzi, że oznaczałoby to koniec porozumienia unijno-tureckiego. Jeśli zostaną zabrani z wyspy i upadnie umowa, codziennie na Chios będzie docierać od 2 do 4 tysięcy migrantów, jak było wcześniej. Stwierdził Yanis Muzalas z Aten. Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Obecnie na wyspę przypływa jedna lub dwie łodzie. Napływ jednak nie ustaje. A na rozpatrzenie wniosków o azyl migranci czekają około 8 miesięcy. Ponad 70% osób przebywających obecnie na Chios to ekonomiczni migranci. Prawie wszyscy składają wnioski o azyl w Grecji, które muszą być indywidualnie rozpatrzone. Podobnie jest na innych greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego. Na miesiąc przed Wigilią na placu Świętego Piotra stanęła choinka. Światła na niej zapalone zostaną 9 grudnia. Świerk 25-metrowej wysokości przyjechał nad ranem z Trydentu. Na północy Włoch podarowała go papieżowi gmina Skurelle. Kiedy ścinano go 2 tygodnie temu, uczniowie z miejscowej szkoły posadzili 40 małych drzewek. Watykańska choinka zostanie uroczyście odsłonięta 9 grudnia wieczorem wraz z szopką budowaną właśnie u stóp obelisku na środku placu. Szopkę ofiarowała Malta. Na choince zawieszone zostaną gliniane ozdoby zaprojektowane przez dzieci z oddziałów onkologicznych włoskich szpitali. Będzie też 18 tysięcy światełek energooszczędnych. 9 grudnia przed południem papież Franciszek przyjmie delegację z Trydentu i z Malty na specjalnej przedświątecznej audiencji w Watykanie. Marek Lenert,
Polskie Radio. Rzym. Rzym. Wracamy do Polski. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i sen mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na południu kraju możliwe niewielkie opady deszczu lub mrzawki. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowane. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5. Porozmawiaj z notariuszem o testamencie notarialnym. Pod tym hasłem w sobotę odbędzie się 7. edycja Dnia Otwartego Notariatu. O przebiegu akcji mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Niedziela z Krajowej Rady Notarialnej. Rozmawiał z nią Krzysztof Grzybowski. Czego się będzie można dowiedzieć podczas tych sobotnych spotkań? W tym roku tematem przewodnim Dnia Otwartego Notariatu jest temat testamentów notarialnych. Ale jak co roku ten zaproponowany przez notariat temat to tylko przyczynek do dyskusji, do przedstawiania problemów notariuszom dyżurującym przez naszych odwiedzających. Czyli jeżeli nawet mamy jakiekolwiek pytania, które nie są związane z dziedziczeniem, ze spadkami, to zapraszamy w każdym aspekcie, jeżeli będziemy tylko mogli pomóc, jeżeli to będzie w zakresie działalności notariusza, nikt nie odejdzie z przysłowiowym kwitkiem. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że po prostu w sobotę jest dzień porad prawnych, które będą serwowane przez notariuszy? Porad prawnych to raczej definicja zarezerwowana dla naszych kolegów z korporacji adwokackiej i radcowskiej. My raczej mówimy o informacjach, które mogą prowadzić do dokonania czynności notarialnych. I właśnie takich porad, takich informacji udzielamy w ramach Dnia Otwartego Notariatu, ale pamiętajmy, że taki Dzień Otwarty Notariatu odbywa się w każdej kancelarii notarialnej w godzinach jej urzędowania, ponieważ przypomnę, wszystkie informacje uzyskane przez naszych odwiedzających klientów są informacjami bezpłatne. Czyli no, przynajmniej to bezpłatnie się zgadza w takim razie. Z jakimi pytaniami do tej pory? Była 7. edycja, więc myślę, że możemy mówić o swoim doświadczeniu. Z jakimi pytaniami Polacy najczęściej się do nas zgłaszają? Doświadczenie pokazuje, że bez względu na zaproponowany temat, kwestie dziedziczenia i spadków cieszą się zdecydowanie największym zainteresowaniem. Prawo spadkowe to jest ta dziedzina prawa, która stosunkowo najrzadziej zmieniała się od 1964 roku. Wprawdzie ostatni rok to liczne zmiany. Przypomnę zmiany w zakresie sposobu przyjmowania spadku i konsekwencji związanych z przyjmowaniem spadku. Uruchomienie w tym roku rejestru spadkowego, obowiązkowego do rejestrowania postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i aktów poświadczenia dziedziczenia. I w zeszłym roku, od sierpnia, wejście w życie obowiązywania europejskiego rozporządzenia spadkowego, które może, mówiąc kolokwialnie, dużo namieszać w sprawach spadkowych naszych obywateli, którzy zdecydowali się wyemigrować albo których życie koncentruje się obecnie za granicą. Myśli pani, że akurat ta nowelizacja może zdominować tematy w tym roku? Myślę, że na pewno zainteresuje naszych odwiedzających w Berlinie. Być może zainteresuje również naszych odwiedzających w 21 miastach na terenie Polski. Ale myślę, że najwięcej pytań jednak będzie dotyczyło jak zwykle kręgu dziedziczenia, zachowku czy testamentu. Jaka do tej pory była frekwencja podczas tych dni notarialnych? Jeżeli patrzymy na statystykę, to odwiedzają nas średnio 3000 osób. Absolutnym rekordem był tutaj rok 2013, 3,5 tysiąca osób. Jeżeli przemnożymy to przez dotychczasowe edycje, to wychodzi nam, że odwiedziło nas około 20 tysięcy osób. No to już chyba nie najgorszy bilans, szczerze mówiąc. I teraz jeszcze jedna kwestia. Na ile dochodzi na przykład podczas tych dni otwartych do takich sytuacji, które być może będą trochę przypominały to, o czym ja powiedziałem, to porównanie do tych bezpłatnych porad prawnych serwowanych przez radców prawnych i adwokatów, że osoby, które przychodzą właśnie do notariuszy z tymi pytaniami tego dnia, trochę oczekują podobnych odpowiedzi, czy też przychodzą z podobnymi problemami, bo myślą sobie, no to też prawnicy, więc zapewne panowie nam bez względu na to, czy to notariusz, czy radca prawny, dochodzi do takich sytuacji. Tak, bardzo często także w naszych kancelariach podczas codziennej praktyki spotykamy się z pytaniami, które
nie dotyczą zakresu naszej działalności. Zdarzają się pytania z prawa pracy, zdarzają się pytania z prawa ubezpieczeń, ale tutaj zawsze naszych klientów wysyłamy do naszych kolegów radców prawnych lub adwokatów. Na ile to jest też dzień, w którym coś, za co trzeba by było normalnie zapłacić, gdybyśmy poszli w każdy inny dzień do notariusza, no, tego dnia tego typu usługę, no właśnie, usługę czy informację możemy uzyskać za darmo? Informację, ale także informację dotyczącą jakiejkolwiek sprawy związanej z notariatem bezpłatnie uzyskamy w każdej kancelarii notarialnej. Płacimy tylko za czynność notarialną, którą jest akt notarialny, ewentualnie poświadczenie podpisu. Cały ten konglomerat informacji związanych z dokonywaniem tej czynności otrzymujemy zawsze za darmo. A dlaczego dzień otwarty notariatu jakby wyszedł z kancelarii notarialnej? Sądzimy, że może łatwiej jest czasami przyjść podczas sobotniego spaceru. W Warszawie spotykamy się przy ulicy Trębackiej, w okolice Nowego Światu Traktu Królewskiego i zajrzeć do nas i może nie koncentrować się na jakimś wybranym aspekcie, ale także można przyjść po ogólne informacje z zakresu dziedziczenia. Rozumiem, nawiązując do pani słów, że jeżeli ktoś liczy na to, że w najbliższą sobotę uda mu się za darmo zdobyć akt notarialny, no to niestety czeka go delikatne rozczarowanie. Jeżeli oczekuje sporządzenia testamentu w ten określony dzień, to musiałaby, obawiam się, występować obawa o rychłej śmierci takiej osoby. Natomiast zawsze pozostaje możliwość sporządzenia testamentu własnoręcznego, który o ile jest sporządzony zgodnie z przepisami prawa, jest tak samo ważny jak testament notarialny. A żeby był tak samo ważny, to zapraszamy. Odbijcie nas Państwo. Jak powinien zostać skonstruowany, tak? Tak jest. Dobrze, więc wszystkiego wyjaśnić w takim razie. Wszystkiego zdradzać się nie będziemy, czekamy do soboty. To jeszcze jedna kwestia, jeżeli wychodzicie Państwo w takie bardziej publiczne miejsce, to znaczy wchodzicie z kancelarii i w przypadku Warszawy to zmierzacie w stronę ulicy Nowy Świat, to jedno z najbardziej popularnych, jeżeli chodzi o weekendy, no, najchętniej odwiedzany deptak w Warszawie, to liczycie trochę na tak zwanych przypadkowych klientów. Nie ma którzy skorzystają z okazji, bo nagle zobaczą, o proszę bardzo, jacyś notariusze tutaj będą informować. Okazuje się, że klientów, myślę, że nazwanie ich przypadkowymi jest za daleko idące. No to może inaczej, będzie z tego wybrał, dobrze? Więc załóżmy, że ja sobie idę na sobotni spacer i przez przypadek zauważam, że akurat na trasie mojego spaceru jest taki punkt informacyjny, więc wchodzę. Zapraszamy wszystkich spacerowiczów, tych przypadkowych i nieprzypadkowych, bo zachęcamy naszych odwiedzających, aby myśleli o pewnych sprawach nie wtedy, kiedy już jest przysłowiowe za 5-12, czyli na przykład myśląc o testamencie i o spadku, interesujemy się tym dopiero kiedy spodziewamy się, że coś może nagle nastąpić w naszym życiu czy w życiu naszych najbliższych. Chcemy, aby ta nasza akcja uświadomiła naszym odwiedzającym, że warto przemyśleć pewne kwestie, na przykład pewną strategię dziedziczenia i nie czekać na ten przysłowiowy ostatni moment. No ale pani nas teraz namawia do jakiegoś defetyzmu. No, pozostańmy optymistyczni, że wszystko będzie w porządku, że będziemy zdrowi. To chyba dobrze, że z takim nastawieniem żyjemy. Ależ oczywiście, że tak. Moim zdaniem sporządzenie testamentu to jest czynność, która wskazuje na naszą dojrzałość, a nie na obawę naszej rychłej śmierci. Przypomnijmy, że testament można w każdej chwili zmienić tak długo, jak pozostajemy wśród żywych. Ale przyznaję się, że gdybym teraz poinformował swoją rodzinę, że właśnie sporządziłem testament, to już abstrahując od tego, że to byłby bardzo krótki testament, bo raczej niewiele punktów by zawierał, to myślę, że zostałoby to odebrane czułem dobrego określenia. Kontrowersyjnie. Nie, ze zdziwieniem, chyba raczej jako wariactwo. To jest dobre określenie. Pan redaktor jest osobą bardzo młodą, w związku z tym... Bez przesady. Może o tym jeszcze nie myśli, ale zachęcamy, aby zrezygnować ze sporządzenia testamentu dopiero w momencie, w którym posiądziemy taką wiedzę, która pozwoli nam decyzję o odłożeniu tego momentu sporządzenia testamentu odłożyć w czasie z pełną odpowiedzialnością. Powiedzmy poprzez zapoznanie się z regułami dziedziczenia ustawowego, czyli z takimi, które wejdą w życie, jeżeli nie pozostawimy testamentu. Być może takie dziedziczenie nas w absolutnym stopniu satysfakcjonuje i dlatego nie sporządzamy tego testamentu. Pani Jolanta Niedziela, Rada Izby Notarialnej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Dobry wieczór Państwu, Wiktor Świetlik, audycja Nocki Teatry. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Jan Chodakiewicz, autor książki Międzymorze, takiego przedstawianej jako opus magnum pana profesora i znany historyk polsko-amerykański czy amerykańsko-polski z Institute of War Politics w Waszyngtonie. Panie profesorze, w swojej książce stawia pan taką tezę... Dzień dobry, tak w ogóle, przepraszam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przepraszam, nie zdążyłem panu profesorowi pozwolić powiedzieć dzień dobry. Między innymi Międzymorze, ale za każdym razem, jak coś publikuję, zawsze mam nadzieję, że to jest właśnie ten opus magnum. Przedtem myślałem, że to jest mikrostudium powiatu Kraśnik. Czyli możemy liczyć na to, że następny opus magnum będzie jeszcze bardziej... Jeszcze będzie bardziej magnum. To bardzo mnie to cieszy, panie profesorze, bo chciałem rozmawiać nie tylko o Międzymorzu, ale też o sąsiadach Międzymorza, a przede wszystkim o wschodnim sąsiedzie Międzymorza, no, który dzisiaj pobudza dosyć naszą wyobraźnię, nie tylko w dobrych kierunkach. W swojej książce pan stawia taką tezę, która jest trochę tezą wyjściową, można powiedzieć, że Międzymorze i rozwój terytorialny, to nie jest tylko twór terytorialny, ale też twór kulturowy, oparty w bardzo dużym stopniu na idei wolności. Wolności indywidualnej, wolności przepływu intelektualnego, rozmaitego rodzaju, można powiedzieć, pakietów wolności. I pan wyrysowuje wręcz taką linię, która gdzieś biegnie przez połowę dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, gdzie... za którą zaczyna się inny wpływ, czyli wpływ dawnego państwa moskiewskiego, opartego no, ze sprawą i tradycji tego państwa, a także okupacji mongolskiej tych terenów przez długi czas, na ideach innych niż wolność, wręcz przeciwnie. I z tej perspektywy ten obszar Międzymorza, w którym najbardziej dominującym krajem była Polska, jawi się nie tylko jako przeciwnik terytorialny, ale też taki przeciwnik natury, można powiedzieć, kulturowo-ideowej. Czy to jest cywilizacyjne? Absolutnie tak. Po pierwsze określmy Międzymorze. No właśnie, gdzie ono jest? Międzymorze jest między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Czasami włączamy to do tego również i Bałkany i wskazujemy na Adriatyk. Oczywiście może to jest program Maksimum. Niedawno wróciło to zresztą w formie tej idei ABC, połączenia Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Tak, ale to jest to stara idea, jest to idea, która ma przynajmniej 500 lat, została zatrzymana w ekspansji na południe pod Mohaczem. Nie pod Warną w 1444, tylko pod Mohaczem w 1526. Bo zderzenie cywilizacyjne wtedy było z Imperium Osmańskim, czyli z islamem. A jeżeli chodzi o rozprzestrzenienie między Morzem Bałtyckim a Czarnym, no to była po prostu stara Rzeczpospolita, co nie znaczy, że nie inspirowała innych. Proszę pamiętać, że jeden z najważniejszych eposów narodowych chorwackich jest o bitwie chociażby. Śpiewali o tym, to również dało natchnienie Serna, że oto Rzeczpospolita niesie wyzwolenie spod jarzma muzułmańskiego, a proszę pamiętać, że ten system był tak niekompatybilny dla ludzi mieszkających w Międzymorzu z ich ideałami wolności jak komuna. Zachowując wszystkie proporcje. Po prostu był tak dziwna cywilizacja islamu, cywilizacja jeszcze na dodatek niesiona przez koczowników tureckich w służbie kalifów, tak się zaczęło, arabskich, jako w większości żołnierze niewolnicy. I to spadło na część Międzymorza, czyli na Bałkany oraz na ziemię Ukrainy. I poczynało sobie to dokładnie tak samo, jak przeciwko chrześcijanom w VIII, IX, X wieku i tak dalej, przeciwko Imperium Rzymskiemu islam sobie poczynał. Najważniejszym tworem Międzymorza, czy politycznym, jaki powstaje, jest pierwsza Rzeczpospolita, której właściwie pan, no, tle Międzymorza streszcza pan historię pierwszej Rzeczpospolitej, no także dla czytelnika amerykańskiego, co jest bardzo istotne. Pan jasno podkreśla zresztą, że pisze pan między innymi, że bardzo ważnym odbiorcą pana książki są elity amerykańskie. Naturalnie to najpierw wyszło w Stanach Zjednoczonych w 2012, w tej chwili było przetłumaczone na polski. W
na zachodzie, w Ameryce, to nie istnieje. A przecież Rzeczpospolita, Intermarium, to była Ameryka przed Ameryką. Tutaj nie było znaczenia, czy był pan rusińskiego pochodzenia, czy tatarskiego, czy niemieckiego, czy szwedzkiego, francuskiego, włoskiego, czy też koroniarzem z krwi i kości Polakiem, był pan Polakiem. Proszę pamiętać, ja tam nawet zanotowałem jedną z moich ulubionych samoidentyfikacji, kiedy facet powiedział o sobie na początku wieku XVI, powiedział sobie, że jestem Natio Polonus, Gente Rutenus, Civitas Magnum Ducatus Lituanorum, Origine Judeorum. To znaczy powiedział sobie, jestem Polakiem. Polakiem w sensie, że jestem szlachcicem. I powiedział sobie, że jestem z ludu ruskiego, czyli jest z bojarstwa. I jednocześnie jest obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, pochodzenia żydowskiego. Bo w konstytucji Wielkiego, w statutach Wielkiego Księstwa było zapisane, że jak Żyd przeszedł na katolicyzm, to był automatycznie uszlachcany. Ja nawet pamiętam, widziałem herbarz ośmielski, gdzie część rodów z XVII wieku po prostu większość oczywiście miała taki wywód z nazwiskami, kto z kim był pokrewniony, skolitacony, a tam kilka osób miało Chrechory, Jan, Kazimierz, a na górze Znofit. Bo takim się drzewo rodzinne zaczynało. Wszystko szlachta polska, oni oczywiście mówili o sobie tak, ale mówili, że są Litwinami. Nie w sensie, tak jak teraz żmudzini etnonacjonalistycznym, tylko w sensie kulturowo-przestrzennym. To jest dokładnie tak samo w Ameryce. Każdy wie, że tam babcia była Włoszką, Irlandką, czy jakbyśmy pojechali na Hawaje, to gdzie ja mieszkałem przez pewien czas, to wymieniano mi tam 15% Polinezyjczyk, 15% Japończyk, Szkot, Portugalczyk, Włoch, Polak, coś tam, czyli Amerykanie. I dokładnie tak samo było w Starej Rzeczpospolitej. Oczywiście były pewne różnice, bo na przykład pewne grupy miały autonomię. Oprócz Żydów, którzy mieli autonomię i swój własny sejm, to jeszcze Szkoci mieli autonomię. Wiedział pan o tym? Ormianie i Tatarzy. No, nie miałem pojęcia, że Szkoci mieli autonomię. Szkoci, tak. Zajęło im to zwykle 150-200 lat i przychodzili na katolicy. I autonomia się skończyła i mamy ludzi takich o takich nazwiskach jak Mihejda. A się nazywali MacLeod. Czyli można założyć, że była to dalej posunięta autonomia niż autonomia szkocka w Szkocji po... Po Szkocji przez Anglików. Tak jest. I to się wszystko stapiało i nagminnie się o tym mówiło, mówili ci ludzie o sobie Polacy. Jest taka anegdota świętej pamięci Michał Jałowiecki, książę Pierre Jesławski, na emigracji w Szkocji latał w kilcie szkockim, kelt, w tej spódnicy. No i ktoś do niego mówi, z jakiej racji nosisz barwy, w ogóle kelt po pierwsze, a po drugie barwy rodu McDonald's. A on mówi, no przecież moja matka z McDonald's. Znaczy z jakich McDonald's? On mówi z Wilna. Przepraszam, powiedział z Wilna, żeby nie było wątpliwości. No dobrze, panie profesorze, to jeżeli było tak dobrze i jeżeli mieliśmy te nasze Stany Zjednoczone, można powiedzieć, Europy Środkowej, to dlaczego się tak źle skończyło? Skoro ten projekt był tak, bo pan również przedstawia ten projekt jako, no, z perspektywy społecznej najbardziej atrakcyjny z możliwych właściwie. I jeżeli mamy do wyboru Prusaków, Moskali, Habsburgów i Osmańczyków, albo nawet surowych Szwedów, no to trudno nie wybrać wolności. Ale wszystko, co jest projektem ludzkim, niesie w sobie bakcyla zagłady. W tym wypadku to się nazywa Liberty Transforms into License, czyli z wolności
przechodzi to w anarchię. Może przejść. Może przejść. Nic nie trwa wiecznie. Oczywiście było bardzo wiele czynników upadku Starej Rzeczpospolitej. Położenie geograficzne skazało nas na wielkość, ale proszę pamiętać, że takie projekty wolnościowe również opierają się na izolacjonizmie, gdzie polska szlachta, w ogóle polscy mieszczani, ci, którzy byli świadomi świata zewnętrznego, patrzyli z pobażliwością bądź z pogardą na resztę, na przykład na zachodnich Europejczyków, którzy się mordowali w imię Chrystusa, albo na zachodnią szlachtę, która musiała na twarz właściwie padać przed swoimi absolutnymi monarchami. Z pogardą się na to patrzyli. No tak. To znaczy izolacjonizm. Izolacjonizm wsi, Polska wsi spokojna, jak jeżeli się zajmujemy tylko sobą i dajemy w dziób każdemu, kto naraz najazd robi, to jest tak, no co, ktoś przyjdzie, dostaje w dziób, to co się mamy martwić? Nie wydajemy na armię, również nie robimy ekspansji, tak? Ekspansja to jest tyrania. Ale powstaje pytanie, czy państwo tak liberalne i tak wolne, gwarantujące tak duży obszar wolności, to jest pytanie, na które zadajemy sobie bardzo często, można powiedzieć, w polskiej historiografii, czy ono nie jest skazane na upadek, nie jest w pewien sposób autoutopijne? Ale Sowieci też skazali się na zagładę, Prusy też. To jest po prostu kolej natury ludzkiej. Proszę sobie spojrzeć na taki paradoks. Rzeczpospolita trwała również dlatego, że to było jedno z najbardziej zmilitaryzowanych społeczeństw oddolnie. Posiadanie broni było nagminne. 1 milion obywateli brał udział czynnie w procesie politycznym. Od mniej więcej XV wieku. Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że w Ameryce dopiero to się stało w latach 820. W Anglii dopiero po reformach lat 830 tyle ludzi zaczęło w czymkolwiek uczestniczyć. Także ja się dziwię, że to tak długo trwało, a nie że tak krótko, a że mogło być lepiej. No naturalnie, bezsensowne takie ustrojstwa jak dozwolenie, żeby lobby zagraniczne istniały w stolicach. W stolicy Rzeczpospolitej. Wie pan o tym, że tylko w Ameryce tak jest? Tak bezkarnie, no że przekupują posłów w tej chwili. Albo wielkie korporacje, czyli magnateria, albo cudzoziemcy, czyli poselstwa Arabii Saudyjskiej. No, jestem w stanie wymienić na pewno jeszcze jedno miasto, w którym tak jest, czyli Brukselę. Ale oczywiście nie mówię o żołnierzu, nie mówię o parlamencie belgijskim, a o parlamencie europejskim. Tak, tylko że to nie ma realnej siły. To ma rozdawnictwo pieniądza i jakąś bliżej nieokreśloną władzę, której nikt nie wybiera, czyli technokratyczną. Nie dziwi, że w Brukseli się pokazali lobbyści, którzy pracują zakulisowo, bo się świetnie tam czują. Rzeczpospolitej to było raczej otwarte, łącznie z korupcją. To samo w Stanach Zjednoczonych. I to jest na własne życzenie samobójstwo. To się nie stanie dzisiaj, jutro, ale jeżeli będzie tak dalej, no przecież interesy obcych państw zwykle nie są zbieżne z naszymi interesami. Wspomnieliśmy o Brukseli. Pan porównał przed chwilą w wstępie do książki Międzymorze do Stanów Zjednoczonych, polityką amerykańską. A czy w Unii, jak rozumiem, w Unii Europejskiej nie dostrzega pan żadnego spadkobierstwa intelektualnego czy politycznego, tego tworu politycznego, który niegdyś istniał na naszych ziemiach? Absolutnie nie. Unia Europejska jest typowym projektem odgórnym, gdzie wymyśla się na początku biurwę, potem się pisze prawo i do tego się dostosowuje lud. Czyli lud trzeba indoktrynować, na nim wymusić odpowiednie zachowania, żeby lud odzwierciedlał konstytucję. A przecież to jest odwrotnie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych odzwierciedla Amerykanów, bo to oni to pisali. To pisała pewna elita, która wyrosła z body politics, z tego społeczeństwa. Tak samo było z niepisaną
Konstytucją Rzeczpospolitej. To wszystko odzwierciedlało zwyczaje, tradycje oddolne. I tak to ten projekt się tworzył. I na tym polega wolność. Wolność nie może być zadekretowana poprzez polityczną poprawność, bo się zmieni w tyranię, co już istnieje w Unii Europejskiej. Zresztą w większości państw europejskich jest dławienie wolności słowa. Na przykład to jest nie do pomyślenia. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Banki żywności w całej Polsce rozpoczynają zbiórkę jedzenia dla potrzebujących. W sumie w akcję włączyło się 3,5 tysiąca sklepów w 500 miejscowościach. Zbierać produkty będzie 50 tysięcy wolontariuszy w pomarańczowych koszulkach, a wszystko po to, aby nikomu nie zabrakło jedzenia na święta Bożego Narodzenia. Magdalena Krajewska z Banku Żywności SOS w Warszawie mówi, że akcja rusza o 9 rano i potrwa do niedzieli do zamknięcia sklepów. Namawiamy do tego, żeby kupić dodatkowy artykuł i zostawić wolontariuszom przy wyjściu. Najbardziej przydadzą się takie artykuły, które można jeszcze do świąt wykorzystać, inne święta, czyli artykuły z dłuższą datą ważności. Oleje, makarony, mąki, odżywki dla dzieci, słodycze, płatki śniadaniowe. Wszystko to, co powinno być w każdym domu, a nie w każdym domu niestety jest. Żywność zostanie dostarczona na święta Bożego Narodzenia do ubogich rodzin, bezdomnych, chorych i uzależnionych. W Polsce do śmietnika trafia 9 milionów ton jedzenia rocznie, z którego mogłoby powstać 18 milionów posiłków. W szpitalu dziecięcym świętego Ludwika w Krakowie odsłonięto obraz, który zaprojektowały dzieci, a namalowali studenci i artyści z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tematem obrazu jest słońce. Płótno będzie zdobiło ścianę oddziału psychiatrii, mówi dr Marcin Kowalik z ASP. Jest to takie przedstawienie widoku słońca z zamkniętymi oczami, kiedy to na powiekach widzimy pomarańczowe, różowe i fioletowe kolory. Przyjemnie przebywa się w miejscu, które jest kolorowe, dodaje kierownik oddziału psychiatrii dzieci dr Joanna Zys. To nie jest sterylne, tylko są jakieś rzeczy, przedmioty, obrazy, które przypominają trochę dom, sprawiają, że ten pobyt w szpitalu nie jest takim pobytem stricte szpitalnym, a pamiętajmy, że psychiatria jest specyficzna. Mali pacjenci tworzyli z plasteliny niewielkie rzeźby, a artyści przenieśli koncepcję na płótno. To już szósty obraz stworzony w ten sposób. W australijskim mieście Melbourne tysiące ludzi miało nagły atak astmy. Przyczyną były pyłki roślin, które wywołały u chorych na astmę gwałtowną alergiczną reakcję. Nad Melbourne przeszła burza. W Australii jest wiosna i po silnych deszczach i wiatrach pojawiły się pyłki traw z rodzaju życicy. Miejskie szpitale przyjęły ponad 8,5 tysiąca ludzi z objawami astmy. 4 osoby zmarły. Szef Fundacji Astmy w stanie Victoria, Robin Old, mówi radio ABC, że takie masowe, ostre ataki uczulenia, czyli tak zwana astma burzowa, to nieczęste zjawisko. Ostatnie takie zdarzenie było w listopadzie 2010 roku, ale nie było ono aż tak poważne. Old dodaje, że astma może zagrażać życiu. W Australii zabija ona około 400 osób rocznie. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Wracamy do audycji Nos Kleopatry. Wiktor Świetlik i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Już wracamy. Moim gościem jest profesor Marek Jan Hadakiewicz, autor książki, która teraz pojawiła się na polskim rynku Międzymorze. A czy dzisiejsze Stany Zjednoczone, jeżeli pan obserwuje ich ewolucję na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, one się jednak bardzo, bardzo różnią od Międzymorza. No, jest to państwo pod wieloma względami, mocno w sensie zarządzania chociażby armią. Tak? Jest to specyfika współczesnego państwa, której nie da się dostosować. Ale gdybyśmy się cofnęli i Międzymorze miało świadomość historii Stanów Zjednoczonych, co miałoby z nich zaczerpnąć? Może ująłbym to trochę inaczej. Stany Zjednoczone są w komfortowej pozycji, bo po raz pierwszy, odwrotnie niż Stara Rzeczpospolita, mogą zobaczyć przez studia komparatystyczne historyczne, co się schrzaniło gdzie indziej i jak bakcyl dobrobytu powoduje
degenerację. Więc Stany Zjednoczone mają intelektualne narzędzia, żeby to wszystko ocenić i razem złożyć do kupy, wyodrębniając zagrożenie. I Rzeczpospolita stara tego nie miała, nie rozumiała pewnych rzeczy. Stąd taki opór środowiska, z którego wyrośli konfederaci barscy, żeby cokolwiek zmieniać. Uważali, że to, co mieli, było perfekcyjne i nie rozumieli, że jest konieczna, żeby zachować wartości i tradycje, permanentna readiustacja do zmieniających się okoliczności bez naturalnie poddania się i zmiany, bez poddania się i zmiany tego, co jest najbardziej szlachetne, najbardziej wartościowe i słuchają Państwo Radia Maria, godzina żeby nie naruszać imponderabilii. Nie można. W Stanach Zjednoczonych, mimo że wiedza taka jest, wśród niewielu, jeszcze nie wyciągnięto z tego wniosku. A Stara Rzeczpospolita nie miała takich mechanizmów i możliwości. Nauka nie była na takim poziomie nigdzie na świecie, żeby zrozumieć te mechanizmy. Który z momentów tego sporu państwowego jest momentem, który pan najbardziej lubi w Wigilii? Starej Rzeczpospolitej? Starej Rzeczpospolitej. Pragnę też gorąco zostać świętym. Chcę to demokracja powiatowa. Protestanci myślą, że oni wymyślili zbieranie się w zborach po rewolucji protestanckiej i głosowanie i robienie samorządu przez konsystorz, ależ u nas potrafiła się zebrać gromada ludzi na cmentarzu, jak było ciepło, czy w kościele, jak było zimno, i dokładnie tak samo debatować. To było najpiękniejsze, demokracja powiatowa. Mówiliśmy o tym tworze, czyli Międzymorzu, którego takim najistotniejszym elementem politycznym była... Może bycie, nie tak. Czy bycie, no tak, może bardziej bycie, bo... To jest, bo byt i twór różnią się swoją genezą, tym jak powstały. Jak powstało Międzymorze? Międzymorze powstało z dnia Piastowskiego. To była świetna operacja, proszę sobie wyobrazić, że wydaje się, czy przynajmniej prawodawstwo tak wskazuje, jak również to, co wiemy z dziejów, że dynastia Piastowska była rodziną. W większości Europy dynastie rządzące były otoczone obcym ludem, więc te dynastie się bały. A tutaj prawodawstwo, pomijając sprawy społeczne, było mniej więcej takie same dla wszystkich. Na Rusi, gdzie Warangowie, czyli Wikingowie szwedzcy, zakładali kijowskie państwo, był rozdział między elitą zupełną, a elitą tubylczą oraz ludem tubylczym. Więc od początku było pewne iskrzenie i apartheid między tymi na górze, a tymi pośrednio, a na dole. Ale u nas chrześcijaństwo wprowadziło. Ale to jeszcze nie mówię, to jeszcze następna rzecz, jaki był wybór na Rusi, to cesarstwo, chrześcijaństwo bizantyjskie, czyli cezaropapizm, gdzie nie było rozdziału między cesarzem a papieżem, czyli biskupem, czy też patriarchą. A myśmy przyjęli w Polsce, znaczy ja to jestem z Rusinów, ale państwo przyjęli w Polsce chrześcijaństwo zachodnie. To jest niesamowicie ważne. Cechy charakterystyczne tego chrześcijaństwa zachodniego wtedy były takie. Augustyński rozdział między Kościołem a państwem oznaczał, że cesarz nie miał się wtrącać do Kościoła. Ponadto rozdział między Kościołem a państwem oznacza, że mamy sferę autonomiczną wolności, która może się poszerzyć dalej. Po trzecie, my, jako chrześcijanie, mamy obowiązek wychodzić poza własną chrześcijańską, kościelną sferę wolności i na publicznym placu głosić tą wolność, co było niemożliwe w ustroju bizantyjskim, gdzie był cezaropapizm. Następną
cechą charakterystyczną chrześcijaństwa zachodniego było odejście od patrimonialnego modelu państwa, to znaczy w Persji była tylko jedna wolna osoba, wielki król. W Chinach tylko cesarz. W Bizancjum to samo. Cesarz, władca, wszędzie był właścicielem wszystkiego. W Persji na przykład, w sasanickiej Persji, nie było różnicy między panem, gdy pan był generałem wojska perskiego na najwyższym stanowisku, a najniższym niewolnikiem w kopalni zasuwającym. Bo wszyscy byli niewolnikami. Jedyną wolną osobą był facet na samej górze. W chrześcijaństwie zachodnim wyodrębnił się feudalizm. A polegało to na tym, że ja, powiedzmy, przychodzę do pana i mówię: Karolu Wielki, panie, ja, Duc de Gramont, służę panu i pan daje mi na to, żebym utrzymał w służbie swojej dla pana woju 5 wiosek, a bym chciał do użytkowania, ale ja bym chciał te wioski zapisać moim dzieciom. Bo jak pan mi to daje, to pan może sobie odebrać. A ja będę służyć dalej, tylko ja chciałbym to mieć, te wioski. I to jest początek złamania modelu patrimonialnego i prymatu własności prywatnej. Własność prywatna oznacza, że jak pan coś ma, a ja przychodzę do pana po kweście i mówię: chciałbym, żeby pan mi odpalił 5000 dolarów na stypendia dla małolatów. To pan ma. Własność prywatna jest podstawą wolności. I to też przyszło do Polski piastowskiej. Rozdział kościoła od państwa i własność prywatna. To były dwie podstawowe cechy w połączeniu ze słowiańskimi urządzeniami systemowymi. Na przykład tutaj kobiety mogły dziedziczyć. Proszę sobie przypomnieć, że w Europie Zachodniej obowiązywało germańskie, przedchrześcijańskie prawo salickie, które zostało skodyfikowane po śmierci Karola Wielkiego, żeby kobiety nie mogły dziedziczyć. Stąd, jak umarł nasz największy król, Kazimierz Wielki, i jego następczynią została jego wnuczka Hedwig d'Anjou, czyli Jadwiga Megaweńska, ta dynastia z Sycylii, normańscy wikingowie, to jak ją ukoronowano? Ukoronowano ją królem Rex Polonia. Nie dlatego, że Polacy byli szowinistami czy też gender bending, tylko dlatego, żeby zasygnalizować buractwu w zachodniej Europie, że ona jest królem, mimo że jest kobietą. Jest władcą, a nie tam tylko regina. Co u nich było pośrednie, a u nas nie. Dlatego, że to właśnie ze stroju słowiańskiego wyszło. Poza tym chrześcijaństwo dało nam ideę, że dusza ludzka jest równa. Czyli u wszystkich jest godność ludzka. Co było bardzo ważne. Była szlachta naturalnie, ale szlachta nie była taka jak w Europie Zachodniej. Spójrzmy na Niemcy. 1% na początku wieku XIX to było szlachta. Oni się w ramach jednej książki żenili. Tutaj szlachectwo polegało przede wszystkim na służbie. Było się urodzonym nie dlatego, że hektary i dziedziczenie, tylko dlatego, że u samego zarania szlachectwa czy bycia wolnym leżała służba władcy Polsce. Jak pan służył, to nieważne, że pan ma jedną krowę, pan ma herb i pan ma głos. I kobiety rządzą. W zaściankach, w zagrodach i tak dalej. Całe wioski uszlachcane, jeżeli służyli. Potem była to też droga dla plebejuszy, żeby się wybić wyżej. No właśnie, a pozostając przy tych plebejuszach, bo z jednej strony mamy tą ogromną, największą w Europie
warstwę szlachecką w stosunku do, całego społeczeństwa, ale równocześnie następuje kilka wieków później trochę inny proces, który no, zdaniem wielu badaczy, socjologów opóźnia rozwój naszego kraju, czyli bardzo duża grupa społeczna zostaje w większym stopniu upośledzona niż, na Zachodzie, ja mówię o Chłopach. I teraz, czy to trochę nie łamie tego, bym powiedział, czy mitu, czy schematu pierwszej Rzeczpospolitej jako właśnie tego państwa najbardziej liberalnego, czy wolnego w Europie? Nie łamie, dlatego że system agrarny wymaga wielkiego nakładu pracy. Jeżeli byśmy założyli utopię, to rzeczywiście moglibyśmy płakać nad tym, że tyle było potrzebne. Ale zapominam, to było myślenie ahistoryczne. Tylko bardziej chodzi o zakres ich wolności, bym powiedział. Ale właśnie chcę powiedzieć, że to jest zachodni, to on szybciej następuje. Znaczy zmiany wymuszone rozmaitymi ruchami gospodarczymi. Tak, Polska była spichrzem Europy. Dzięki nadwyżce rolniczej Polski Europa Zachodnia się wyżywiała, mogła odejść od rolnictwa i transformować się w stronę przedsiębiorstw, znaczy społeczeństwa najpierw bardziej mieszczańskiego, a potem nawet uprzemysłowionego. To wszystko jest prawda. To jeszcze w XIX wieku szło. Tak, Polacy wybrali model ten, który był synchronizowany z naturą i który najlepiej znali. Tak jak powiedziałem, osiągnięcie perfekcji w wieku XVI oznaczało zamrożenie pewnych postaw, nie tylko politycznych, nie tylko kulturowych, ale również gospodarczych, że to działało. Ale nie przesadzałbym z porównywaniem pańszczyzny do niewolnictwa. Otóż okazuje się, co jest bardzo powszechne, bo bardzo często na to natrafiamy, że Chłop był sprowadzony do niewolnika nie tylko w historiografii komunistycznej. Po pierwsze, nie można było sprzedawać ich jak bydło. Można było sprzedać włości, czyli wioski, ale ludzi nie. Kościół był zupełnie przeciwny czemuś takiemu. Po drugie, społeczność rządziła się przez starszych wsi sama, a jak coś było bardziej poważnego, to szli do pana. Po trzecie, co się stało, jak cykl agrykulturalny, czyli rolniczy, oznacza, że raz na jakiś czas następował głód. Co się działo na Podlasiu, na Mazowszu, no powiedzmy na Mazowszu. Co się działo ze szlachtą zaściankową, która była wolna. Panami, szlachtą, wojami mieli jedną krowę i tam 5 hektarów czy coś. No co się z nim działo? No głodowali. A co się działo z chłopami feudalnymi? No przecież ich pan nakarmił, bo ich nie chciał stracić. Więc biskup płocki się nimi zajął. A szlachtą nie. Bo szlachta była wolna. A celą za wolność jest to, że trzeba się sobą zająć, więc się głodowało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, struktura nie była sztywna jak w totalitaryzmie. To znaczy, jak zaczynała się wiosna, w drogę ruszały wszystkie małolaty, którym się nie chciało zostało w swoich okolicach. Było mnóstwo żebraków, wędrowników. Byli tacy, którzy na przykład szli od majątku do majątku, nielegalnie, bo powinni byli zostać tam, orać ziemię, czy robić co tam pan, czy też wójt, czy ktoś nakazywał. Chodzili i reperowali garnki, albo coś malowali, więc sobie chodzili tak, aż się ustatkowali, czyli aż się ożenili. Wtedy już raczej nie chodzili, chyba że, jak to się mówi, byli cyganami, czyli na tabor wsiadli, siedli i sobie pojeździli. Otóż nie było to społeczeństwo statyczne. Było to społeczeństwo dość ruchliwe, osadzone w swoich tradycjach, przekonane, szczególnie w warstwie szlacheckiej, o swojej wielkości, ale świadome również w tych rozmaitych kręgach swojej odrębności.
Proszę zobaczyć, jaki był rozdźwięk między czernią na ziemiach Ukrainy, a chłopa królewszczyzna. Włościanie z królewszczyzn zupełnie mieli inne podejście. Ja pamiętam, badałem podziemie w powiecie Kraśnik na mikropoziomie. Zachodzę do Łychowa. Cały Łychów był w Genezecie. Dlaczego? Spojrzeli, o panie, to za ścianę. Zachodzę do Cieszkowic, prychnęli nam, jak to nie mieli być pod ziemią. Najpierw byli w ZWZ, potem byli w NOW, potem byli w BH, a potem byli w AK. Bo my jesteśmy piechota wybraniecka. Jeszcze od króla Batorymu. W Wielkołazie tam ksiądz Ścigienny wnosił modlę. To gdzie mieli być? Jak nie w podziemie. Wierzchowiska? Oni z panem Świdą byli na potrzebie bolszewickiej. To gdzie mieli być, jak nie w NSZ-cie? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy lokalna duma wśród tych włościa, którzy byli świadomi czegoś więcej niż obecności potługa. To znaczy tych, którzy w jakiś sposób brali udział w czymś większym oni sami. Powodowała budowanie świadomości lokalnej, która jednocześnie przez króla zwykle, przez taką osobę, albo przez kogoś wielkiego w okolicy, Marcina z Urzędowa, wiązała ich z całą Rzeczpospolitą. Kurczę przecież, cudowni snajperzy, oni jeszcze z łuku strzelali, a potem jak powstała broń palna, to samo, Kaszuby. Nasi Tatarzy, to wszystko było Rzeczpospolitej, chociaż lokalne. Naturalnie większość chłopów myślała, że cudzoziemiec to jest facet z innej wsi i trzeba mu dać w dziób. Ale dokładnie takie same podejście miał chłop z Langwedocji, ze Szwabi, czy skądkolwiek indziej. To są antropologiczne, z punktu widzenia antropologicznego, procesy centralizacyjne nie zachodzą przed nowoczesności, chyba że mamy społeczeństwo tyrańskie, takie jak tak zwane hydrauliczne, gdzie w Egipcie, w Sumerii, w Chinach czy w Indiach, żeby budować te kanały irygacyjne, trzeba było wyjąć bat. I wtedy oni rzeczywiście mieli świadomość trochę ponad wioskę, ale to była świadomość bycia generalnie prześladowana. No trochę takie systemy kilkakrotnie rozbierały, nawet właściwie jeszcze straszniejsze, bo stosujące bardziej wysublimowane metody terroru, kilkakrotnie rozbierały Międzymorze. Pytanie, czy pana zdaniem, bo ten projekt można, czy on jest ożywiany dzisiaj i czy go można ożywić? Jest ożywiany. Im więcej my się bawimy z Czechami, ze Stończykami, z Bułgarami, z Ukraińcami, z Rusinami Białymi, z Serbami, z kimkolwiek, tym lepiej. I to polega na rozmaitych interesach. Ale szczerze mówiąc, ta współpraca przez 25 lat, ponad 25 lat, ona jest dosyć rachityczna. No tak, ale to dopiero... Nawet bardzo jest rachityczna. Ale wychodzimy z lodowca i z popiołu. To jest zupełne pobojowisko. Tutaj była, najpierw byli narodowi socjaliści, potem była komuna. A i część obręb wschodni Międzymorza był pod komuną 70 lat. To przecież była zupełna tragedia. I trudno się dziwić, że znajdziemy w Kijowie wojewodę Kisiela. Co najwyżej jakiś popłuczny po banderowca. I teraz trzeba wymyśleć, w jaki sposób i na jakim poziomie w ogóle z kimkolwiek współpracować. Poza tym Międzymorze powinno sięgać dalej. Dlaczego mówiąc o Rosji ciągle mówimy Moskwa? I w Ameryce jest szczególna przypadłość, że zauważa się jeden jedyny budynek, Kreml. A przecież tam jest tyle miast. Tam trzeba dążyć do
oceanu na temat Nowogrodu Wielkiego i jego tradycji trzeba powtórzyć. Który doznał jednak zagłady historycznej. No dobrze, ale jest tradycja, która nie była tradycją Rzeczpospolitej, a oparty właśnie na ideale wolności. No takiej Wenecji północnej. Tak jest, nawet u wschodnich Słowian jeszcze bardziej na północ i wschód niż Moskwa nieszczęsna. Czyli zamiast zwracać uwagę na Moskali, trzeba jechać do Rostowa na Donę, z nimi gadać też, wspomnieć im o kozaczyźnie, o wolności kozackiej. Pan w książce dekonstruuje, czy próbuje zdekonstruować również w oczach tych amerykańskich czytelników pewne mity i świadome manipulacje, które dotknęły w opisie Międzymorza tego obszaru. Czy to jest, czy można to zrobić, czy to jest trochę rzucanie grocha na ścianę? Patrzę, podeszła kiedyś do mnie, nie kiedyś, to niedawno, poważna osoba zajmująca się polityką zagraniczną. Powiedziała, wiesz co, Marek, szkoda, żeśmy nie zwracali uwagi na to, co ty nam gadałeś. Zobacz na te strumienie tak zwanych uchodźców, to jest inwazja. Jakbyśmy mieli te Międzymorze, to by tego nie było. To byłaby stabilność. To by było zatrzymane. To by nas nie kosztowało. Nie można się spodziewać, że przeciętny decydujący, rozgrywający w Ameryce zrozumie i zakocha się w sarmackiej kulturze. Ale można się spodziewać, że jeżeli zobaczy pragmatycznie, że to jest w jego interesie, żeby taki byt wspierać, to wesprze. A jest bardzo wiele powodów do tego. Na przykład Stany Zjednoczone mają dużo kłopotów na Morzu Południowochińskim. Wystarczy uzbroić tutaj i wesprzeć sojuszników. Wystarczy pomagać, sponsorować odrodzenie bytów i termariów, żeby się zająć kłopotami na Bliskim Wschodzie. Bo wtedy odpadają inne kłopoty. Rozumiemy się? I na tym polega moja misja dziejowa. Opublikowanie tej książki w Polsce ma tylko i wyłącznie za zadanie wytłumaczyć rodakom, którzy powinni doskonale wiedzieć, co to jest intermariusz i co to jest Rzeczpospolita, jakie manewry muszą być podjęte w Waszyngtonie i co się robi bez ich pomocy, bez nich jako Amerykanin, jako osoba związana z pewnymi środowiskami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym i polityką zagraniczną. Jako osoba taka właśnie, w to się bawi. Pokazując to, dokąd może dokąd te wszystkie nieszczęścia, które dotknęły Międzymorza, doprowadziły, skupia się Pan bardzo na jednym, bardzo małym kraju. To bardzo uderza podczas lektury książki. Mołdawii. Na Mołdawii. Dlaczego? Dlatego, że Mołdawia jest tak malutka, że mogłem opanować wszystko. Jeżeli bym usiłował to zrobić na temat Ukrainy, to by było 7 wolumenów, 7 tomów tego. Rozumiem. Czyli to jest takie studium terenowe. To jest studium terenowe, mikrostudium na podstawie Mołdawii wszystkich patologii, które pan rozpoznaje z post-PRL. Prawda? Tam nie ma żadnych zero zdziwień. Mogą oczywiście no, tylko są większym stopniu. No, Polska jest po prostu najświetniejsza ze wszystkich postsowieckich niewolników. Ja wcale nie żartuję. Jak ty mi narzekają, to ja mówię, kochany, zabieram cię do Tadżykistanu. Albo Uzbekistan, zobaczysz, to ci spadnie szczęk. Nie. W Mołdawii patologie są rzeczywiście daleko posunięte, ale model, paradygmat patologii postsowieckich jest wszędzie taki sam. Tam są najdalej posunięte ze wszystkich krajów Międzymorza. Bardzo podobne są w Ukrainie, tylko że tu też bardziej zróżnicowane. Tutaj można było ogarnąć i opanować na tych kilkudziesięciu stronach. Spodziewa się pan, że... I proszę zobaczyć, że w innych miejscach opisuje, nie powiem, że powierzchownie, ale używając czasami coś, co osoby nieznające się na sprawie mówią, to chyba skrót myślowy. Zamykają się w momencie przeczytania Mołdawii. Nie, jest to dokładnie to samo. Teraz wszystkie inne mechanizmy są zrozumiałe.
istnieniem do przypisów można zejść i przeczytać na przykład, co w Łotwie się działo, prawda? Ale jak jest rozpisane to tak, jak powinno być w Mołdawii, to stanowi to paradygmat uniwersalny, bo jest najgorszy stopień patologii. Miejmy nadzieję, że wygra inny paradygmat historycznie uniwersalny, czyli to wszystko, co stanowiło o wielkości i komforcie życia w obszarze Międzymorza. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był profesor Marek Jan Chodakiewicz, Dejstwik do Włoch Polityk. Ja Wiktor Świetlik, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 18:15 szukając Słowa Bożego i wieczorem.